Pixar w pudełku. Mówiłem o dwóch sposobach obliczania klatek pośrednich przez interpolację liniową i krzywę beziera. Zajmijmy się aspektami matematycznymi. Rozwiniemy pojęcie z lekcji o modelowaniu środowiska, więc jeśli potrzebujecie przypomnienia, kliknijcie link. Zacznijmy od tego, co prostsze interpolacji liniowej. Weźmy ten odcinek. Znamy wartość y w klatce czwartej to 750, a w klatce ósmej to 190. Co z wartościami y w klatkach piątej, szóstej i siódmej? Widać, że y można wyrazić jako funkcję liniową od x, gdzie x jest numerem klatki. Funkcję liniową można zapisać w postaci kierunkowej. y równa się mx plus b, gdzie m opisuje nachylenie względem osi x a b punkt przecięcia z osią y. Nie znamy nachylenia ani punktu przecięcia, ale mamy dwa punkty, a to wystarczy do obliczenia. Trzeba powtórzyć wzór kierunkowy, link poniżej. Mając m i b, możemy obliczyć y dla każdej klatki. Sprawdźcie w ćwiczeniu, czy zrozumieliście interpolację liniową przy użyciu wzoru kierunkowego.